Przygoda tuczymy. Taką mamy pogodę na przywitanie. Ale nie jest źle, bo przy tych upałach to ta pogoda to jest zbawienie dla nas. Bo być może coś się będzie działo. Za chwilę. A, taki ładny. Siema, siema. Jesteśmy razem z Danielem. Ponownie. Dwóch Danieli nad wodą. Będziemy walczyć. Będziemy walczyć tutaj. Pewnie już część z was się domyśla, gdzie jesteśmy. Jak widzieliście stanowisko, ja tutaj nic nie zmieniam. Ja w ogóle nic nie zmieniam. Mówię cały czas na te same kulki i w tym samym miejscu. No, jestem pierwszy raz na Tuszynku. Przyjechałem podjąć rękawice, zobaczymy, co się wydarzy. Tak jest. No i co? No i mamy stanowisko, ósemeczkę. Jak zwykle, tak jak już mówiłem. No i co? I mamy zajebiście upalny dzień, bo jest 35 stopni, jak nie więcej tutaj żar, było, bo była taka paruwa. Się leje. Tutaj z rana jak przyjechaliśmy, bo przyjechaliśmy, nie wiem, no z rana, no ja, jak, około dla, 11, jak dla mnie to jest z rana, bo no właśnie, jestem dużo szybciej na łowisku niż zwykle. Zmotywowałem go do szybszego wyjazdu. No. Także ten, no mamy wysoką temperaturę niestety, więc rewelacji na pewno nie będzie, chociaż dzisiaj mają być burze, cały od, nie wiem, od 18 już na deszcze, burze do, nie wiem, do której godziny, gdzieś do rana chyba w ogóle, przez całą noc na pewno będzie się coś działo z pogodą. No i ma być ochłodzenie spore dosyć, no bo z 35 stopni na 24, no to już jest spore ochłodzenie, bo to ma być 24 stopnie. No i woda nie dość, że natleniona będzie, schłodzona może trochę tym deszczem też. No i temperatura też spadnie, więc no liczymy, że może coś jutro, czy tam z soboty na niedzielę bardziej połowimy niż na pewno dzisiaj. Chociaż może dzisiaj w nocy. Chociaż nie zakładamy, no może dzisiaj tam jakieś pojedyncze ryby, tutaj mamy wieści, że tam wyjeżdżały. Wczoraj też nieźle padało, tutaj mówili. No i właśnie, połowili jak padało, nie? Także no my liczymy na ten deszcz, no, żeby nie była to za duża burza, no gwałtowna, tak, żeby nas nie zwiało, no, ale dobra, coś by się przydało, nie? I co, no i zobaczcie, mamy tutaj już trochę towaru, tu będziemy sypać, już cały plan jest ustalony, kukurydza, mamy dwa wiadra kukurydzy, tutaj mamy takie wiaderko kukurydza, trochę jest taki śmierdziuch bardziej. Miks taki śmierdzący, różne kulki, różne pelety, trochę drobnych peletów, trochę grubszych, trochę drobnych kulek, trochę większych kulek, ale one są też pocięte, te kuleczki, to są, tu akurat są całe, jakieś się przytrafiły, ale tu są, widzicie, takie pocięte. No i co, i mamy plan tak, Daniel będzie tutaj sobie kładł wędkę, robimy taką literę V. Literę V do krzaka naszego, czyli tak. Czyli tutaj pierwsza wędka będzie bardzo blisko brzegu przy grążelach. Następna będzie tu, gdzie miałem ostatnio ryby, mniej więcej w tym rejonie tutaj. No i następna to będzie nasz krzak już. I moja wędka to będzie też nasz krzak. Kolejna gdzieś tutaj w środku wody i tutaj przy grążelach po lewej stronie, tu jest taki dość sporo jest grążeli. No i będziemy sypać, dwie wędki będziemy mieli tylko na kukurydzę. Daniel jedną wędkę na kukurydzę, ja jedną. Daniel tutaj będzie blisko brzegu miał na kukurydzę, a ja będę miał... Nie wiem jeszcze, gdzie będę miał na kukurydzę. Oj. Tutaj mi trochę popsuło plany, no ale nieważne, mniejsza z tym. Dwie wędki na kukurydzę, dwie wędki słodko, dwie wędki śmierdząco. I cały taki plan jest. Koło krzaka będziemy sypać mało, bo tam się ryby i tak kręcą. Jakieś tam ryby już wyjeżdżały, tam i tak zresztą sypią, więc... Uważam, że nie ma sensu tam sypać nie wiadomo ile, a w środku wody wysypiemy ciut więcej. Tak sobie siedzimy i pijemy kawkę.
A deszczyk pada. Ale to jest zwiastun dużych ryb. Coś tu złowimy, tak czuję. Mam takie przeczucie, że naprawdę będzie dobrze. Jutro. Albo w nocy coś wyważy. Albo w nocy, albo nad ranem, albo coś. Coś tu będzie, coś połowimy tutaj, nie? Nie, ja myślę, że prędzej ten, bo to tak szybko się i tak nie... Nie, w sensie, że to tak szybko nie będzie miało wpływu na ryby, nie? To tak jak całą noc będzie tak padać i jutro będzie chłodniej dużo, to ten, to myślę, że będą rybki wtedy, nie? Jutro w dzień nawet możemy połowić albo wieczorem czy w nocy, nie? Przygoda tuszymy. Taką mamy pogodę na przywitanie. Ale nie jest źle, bo przy tych upałach to ta pogoda to jest zbawienie dla nas. Bo być może coś się będzie działo. Oby nie teraz. Ja mam jedną wędkę, ja to tam może. Akurat wziąłem kamerkę, bo chciałem coś nagrać, bo już jesteśmy po trzech braniach. A tu roleczka ładnie tutaj spod grążeli i wszystkie ryby mamy spod trzcinek tutaj blisko. Tak, mamy. No ciekawe, to jest kukurydza, nie? Zasypana kukurydzą, nie? To jest ta. Nie wiem, czy na ponton bym nie wsiadł, nie? Z tą rybą. Dobra, widzimy się za chwilę. Już przy macie, mam nadzieję. Udało się wyciągnąć rybkę z grążeli. Daniela, pierwsza ryba z kuszynka. Tak jak mówił przed chwilą. Nawet całkiem ładna. Co ty taki słaby? Siema, siema. To jest godzina 9. Jak widzieliście przed chwilą, Daniel miał rybkę. Tutaj bardzo blisko tutaj trzcin, metr, tu jest 1,90 m wody, taka kępka grążeli tutaj rośnie, to stąd ta rybka była, jeszcze wcześniej tutaj z tego markera miał, co jest, rybę, no i ja miałem też tutaj z mojego markera i tu spod grążeli i też miałem rybkę, no tylko tyle, że jest 4 brania, 2 ryby. 50%. Coś nie wiem, jakieś spinki, no. Nie wiem dlaczego. No ale jest nieźle, nie? Po tych burzach, po tych deszczach coś się ta ryba tutaj... Znaczy coś się rusza, no. My jesteśmy od wczoraj, więc ja nie mogę powiedzieć nic, że ona się coś tam ruszyła. Bo po prostu, no... Nam to bierze, ale z tego co słyszałem, że nie było jakoś rewelacyjnie, no a... My teraz tutaj łowimy, także jest dobrze. O, spław tam był daleko. A spod krzaka nic na razie. Ale coś czuję, że w ciągu dnia też będą brania jakieś, nie? Tak mi się wydaje, że tak będzie. No ja teraz wypływam zasypać jeszcze raz, bo mieliśmy tam zasypane dosyć dobrze. I tutaj generalnie mieliśmy tak, kukurydza i na śmierdzący taki ten miks, co wam pokazywałem na samym początku. No i wszystko działa w sumie, każda kulka. Wszystko, no. Ja miałem na bałwanka nawet tu spod grążeli tych moich z lewej strony. I też miałem rolkę, także wszystko, kulki bez znaczenia.
Co byś nie założył, to już. No i kukurydza, też zanęcone miejsca kukurydzą, to też no w sumie już teraz z 6 wędek 4 nam pojechały miejsca, nie? Także jest zajebiście. Na razie, widzimy się później. Nagrywałem, że się nic nie dzieje, mamy 16, przed 16, że jesteśmy i dosłownie za chwilę. A, taki ładny. O, ale piękna rybka, zobaczcie. Piękny jest. Taki na oko zdyszka będzie, nie? Na pewno. Zdyszka 11 może. Ładne łuski, ma. Pokaż go z tej długiej strony, który jest poraniony od tarła. A z gośpikami, ale jest, ale tu jest piękny, nie? Z tej strony. Z tej strony jest piękny. No tam po tarle dostał tutaj. Ja się robię po tarle. Widzisz, że wariuje. Taki agresor, kurczę, o taki. No, daj tą płytewkę swoją tutaj. Oż ty. No, jaki piękny szkórka. Proszę ciebie. Piękny. Elegancki. Ładna rybka. Trzeba ją tutaj zdezynfekować. Koniecznie. Jak widzieliście, rybka wpadła, 8 kg ważyła, myślałem, że jest większa, obstawiałem dyszkę, no ale mniejsza z tym, to jest druga rybka z tego miejsca i to miejsce jest nęcone kukurydzą, a gdzieś jakieś, ja wiem, 20-30 metrów może obok. Mam zestaw, na który też rano była rolka, ale to była ta spinka. Jest nęcony grubo kulkami, peletem i tak dalej. Na razie wygrywa kukurydzę. Także wiecie, czasem można nęcić samą kukurydzą. A nęcę tą kukurydzą tak naprawdę, bo nie miałem kulek, nie przygotowałem się na ten wyjazd za bardzo. Nawet już mi się nie chciało. A też chciałem zrobić swoje kulki, no ale no, nie miałem czasu i tak stwierdziłem, że będę kukurydzą też nęcił, nie? No i co? I ty, Daniel, też miałeś, nie? Jedną tak, rybkę z kukurydzy, jedną z kulek, nie? U Daniela jest remis, kukurydza, kulki. Ciekawe, jakby były dwa zestawy, nie? Na kukurydzę tutaj. To samo by było. Pewnie by było to samo. Także teraz czekamy na rybkę Daniela żony i już wyjazd będzie mega udany. Nara. Siema, siema. Niezła ściema. Jest ten, mamy godzinę przed 16 chwilę. No i od tej ryby Daniela o godzinie 9, czyli 4 naszego brania, na razie nic przez cały dzień od rana się nie wydarzyło. Jeszcze żeśmy sypnęli, także miejscówki mamy zasypane, no i czekamy. Ale na razie cisza, żadnych spławów nie widać, nic. Ryby w toni też nie widać, są przy dnie. Koło markerów, no ale coś nie chcą, nie chcą kulki zassać. Zobaczymy, liczymy na wieczór, że wieczorem coś będzie, no ale ewidentnie w tej pogodzie takiej, w deszczu, w wietrze, nie, to było lepiej. Wszystko się uspokoiło i ryby się też uspokoiły, no ale w sumie to dzień, nie, się też zaczął, no to
też nie ma co tutaj gadać, że to pogoda, bo no, pogoda na pewno miała wpływ, że się zmieniła, nie? No i nic, no. Miejmy nadzieję, że wieczorem coś się będzie działo i będzie jeszcze się zobaczymy przy rybce. No a jak nie, to jutro rano. W każdym razie my już i tak jesteśmy zadowoleni, bo mamy po rybie, oblanku nie zjeżdżamy. Jak na tuszynek i jak na mnie, to jest dobrze. Także jest ok. A jak będzie jeszcze jakaś jedna ryba, no to co, no to bijemy rekordy wtedy, nie? Tuszynkowe. Na razie. Siema, siema. Mamy już godzinę gdzieś, nie wiem, która będzie koło 11. No przez noc wpadła jedna rybka z naszego krzaczka. No i nic poza tym. Wczoraj jeszcze wieczorem na ziga była jedna ryba. No i teraz też mam jeszcze postawione na zigriga. Zobaczymy, może coś się jeszcze wydarzy. No i powoli się pakujemy. Także jak coś się wydarzy, to jeszcze się będziemy widzieć przy rybce, a jak nie, to już na podsumowaniu. A rybka z ziga, jeszcze wam powiem tylko, to miałem wywiezione tutaj koło naszego krzaczka na prawo na tą, na prezesówkę, o tak, czyli na granicy jakby powiedzmy naszego stanowiska. No i pojechała. Także na tuszynku można łowić na ziga, choć nie za wiele jest opcji z głębokością, ustawieniem. No ale jakoś się udało, nie? Na razie. No i już jesteśmy praktycznie spakowani. Ja mam jeszcze dwie wędki tylko w wodzie. Jak widzicie, tak o, pakujemy się bardzo leniwie, bo nikt po nas nie przyjeżdża, więc mamy trochę czasu na spokojnie. No i co? Wypad udany. Każdy z nas połowił, nie? Daniel. Jak na tuszynek, to pierwszy wypad Daniela na tuszynku i od razu rybki. No i co? Łącznie 6 ryb mieliśmy, największe 10 kg. Dwie rybki były chyba, tak, nie? Dwie rybki były 10 kg. A reszta to takie bączki małe. No i generalnie, no, ja, to jest mój najlepszy wypad chyba. No nie, no nie chyba, tylko najlepszy na tuszynek. Bo zawsze to była jedna ryba na dzień albo jedna ryba na wypad. Także jest bardzo fajnie. Bardzo miło, żeśmy spędzili czas z burzami, deszczami, wiatrami, słońcem. Było wszystko. Było wszystko, rozpływaliśmy się. Potem chowaliśmy się przed burzą, przed deszczem. Trzeba było namiot trzymać czasami, bo tak wiało. No i generalnie po tej pogodzie już się uspokoiło i rybki zaczęły brać od rana po tych wszystkich burzach. Rybki mieliśmy sypane kukurydzą i kulkami, bez znaczenia to było. Kulki chyba też bez znaczenia, bo na wszystko coś tam brało, chociaż kłęcz najwięcej złowił, nie? Powiedzmy, że kłęcz wygrał. No ale sypane kukurydzą, sypane kulkami, peletami, no to mieliśmy jeden, dwa zestawy zasypane tylko kukurydzą. I z obydwóch zestawów były ryby. Z mojego nawet dwie. Także pół na pół tak naprawdę, kukurydza i kulki spisały się na tym wypadzie tak samo. Że można nęcić kukurydzą na tuszynku i nie ma problemu żadnego, żeby rybę złowić, nie? No i co? Widzimy się w następnym filmie. Ja już mam 3 do zmontowania teraz aktualnie. Czekają w kolejce. Nie wiem, kiedy to zrobię.
ale ja tu przyjeżdżam za 2 tygodnie dokładnie na te same stanowisko. Także coś tutaj na pewno też nagram. No myślę, że no nie, na, ja przyjeżdżam na 12 dób, także także coś tutaj na pewno się będzie działo. No i co? Na razie tymczasem, kto nie subskrybuje kanału jeszcze, niech wciśnie ten czerwony guziczek tam na dole gdzieś. Piszcie komentarze, na wszystkie odpowiem w miarę możliwości, jak będę tylko umiał. I na razie, do zobaczenia w następnym filmie. Hej! Okay?